Ukraińcy zniszczyli rosyjską bazę. Jest nagranie: siły ukraińskie zniszczyły jedną z rosyjskich baz w okupowanym Melitopolu. Siły ukraińskie zniszczyły w nocy z soboty na niedzielę bazę wojsk rosyjskich w okupowanym Melitopolu, poinformował Iwan Fedorow, mer miasta lojalny wobec władz w Kijowie. Wyjaśnił, że jest to jedna z czterech baz działających na terenie miasta. Fedorow, którego cytuje agencja Interfax Ukraina, relacjonował, że siły ukraińskie oddały ponad 30 strzałów o godzina 3 w nocy i 5 rano godzina 2 w nocy i 4 rano czasu polskiego, RET, których celem była baza. Zapewnił, że nie jest prawdą, iż ostrzał dotknął dzielnice mieszkalne. Według mera Rosjanie próbują teraz wywieźć pozostałości sprzętu ze zniszczonej bazy. Płonie magazyn paliw i smarów i z tego powodu w Melitopolu już od kilku godzin utrzymuje się dym, powiedział Fedorow. Wcześniej pojawiły się doniesienia o ostrzałach lotniska w Melitopolu, na którym stacjonują rosyjskie wojska. Do kilkunastu wybuchów doszło około godzina 3 w nocy z soboty na niedzielę godzina 2 w nocy czasu polskiego. Podobna seria kilkunastu wybuchów nastąpiła o 5 rano godzina 4 czasu polskiego.